Szczęść Boże, Justyna Kędra, zapraszam na poranne wydanie Informacji Dnia. Beata Szydło złożyła rezygnację z funkcji premiera. Zastąpić ma ją obecny wicepremier Mateusz Morawiecki. Takie decyzje zapadły na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. O rekonstrukcji rządu premier Beaty Szydło mówiło się od kilku miesięcy. Wczoraj szefowa rządu złożyła rezygnację z funkcji premiera. Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te 2 lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję. To ten okres uważamy, że był okresem, w którym osiągnęliśmy sukcesy. Nie tylko w dziedzinie społecznej, ale także w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w dziedzinie kultury, w dziedzinie oświaty. To oczywiście ogromny sukces również pani premier Beaty Szydło, która wykazała się ogromną determinacją, umiejętnościami politycznymi, pracowitością. I jej zawdzięczamy to, co tak naprawdę dzisiaj udało nam się zrealizować. Beatę Szydło ma zastąpić obecny wicepremier Mateusz Morawiecki. Propozycja pana prezesa Kaczyńskiego została przyjęta olbrzymią większością głosów. Myślę, że ten tandem pan premier Morawiecki i pani premier Beata Szydło będą dalej bardzo blisko współpracować w ramach rządu. Nieoficjalnie mówi się, że Beata Szydło ma zostać wicepremierem do spraw społecznych. Uważamy, że w dalszym ciągu decyzją Komitetu Politycznego powinna pełnić ważną eksponowaną funkcję w polskim rządzie. Czym była podyktowana zmiana premiera? Zgrupowanie biało-czerwonej drużyny do nowych zadań, jakie są przed nami, to jest cel i sens tej decyzji. Sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa powoduje to, że przed nami troszkę inne wezwania. Ewaluują więc nasze dotychczasowe działania, troszkę inne zadania przed nami. To wymaga korekty nie tylko ministrów, nie tylko zmian przedstawicieli rządu, ale w tym kierownictwa tego rządu. Do głosowania nad wotum zaufania dla nowego premiera dojdzie już we wtorek. Przed nami jeszcze dyskusja o dalszych zmianach w rządzie. Wczoraj nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej sprawie. O tym nie było mowy, ale na pewno ocena członków Rady Ministrów nastąpi w najbliższych tygodniach. Przed nami jest okres świąteczny, w związku z tym wesołych świąt, a o zmianach porozmawiamy później. A te według medialnych informacji mają zostać przeprowadzone w styczniu przez Mateusza Morawieckiego. Według konstytucji prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego rządu. Po powołaniu nowy premier ma 2 tygodnie na wygłoszenie exposé. Wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie wyobraża sobie kontynuacji dobrej zmiany bez premier Beaty Szydło. To były solidne i uczciwie przepracowane 2 lata. Jeśli ktoś uważa, że bez drużyny da się przeprowadzić tak wielkie reformy, to jest w błędzie, mówiła szefowa rządu na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Jak dodała, największym wyzwaniem jest to, by nie spocząć na laurach. To Beata Szydło była i jest twarzą sukcesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Pani Beata Szydło, całej Zjednoczonej Prawicy na urząd premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Jest luta! Rozpoczęła w cieniu, kierując kampanią wyborczą Andrzeja Dudy. Później to jej Jarosław Kaczyński powierzył przeprowadzenie partii przez wybory parlamentarne. O głosy zabiegała do ostatnich minut kampanii. Ruszamy stąd, z Torunia, w objazd 24 godziny dla Polski. Zapraszamy. Spotkajmy się w drodze. Bo cel był i pozostaje jeden. Słuchać obywateli, którzy w wyborach 25 października opowiedzieli się za dobrą zmianą. Ten sukces w wielu miejscach naszego pięknego kraju dla tych ludzi jest ogromną satysfakcją, ale też nadzieją. I nam tej nadziei nie wolno zmarnować. Słowa te powtórzyła w trakcie zaprzysiężenia rządu. Polski rząd będzie pochylał się nad sprawą każdego obywatela. I każda sprawa, nawet ta najmniejsza, będzie dla nas równie ważna. W
centrum postawiona została rodzina. Ta rodzina stała się symbolem czegoś wspaniałego i stanęła w centrum zainteresowania polityki polskiego rządu. Polityki ukierunkowanej na pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Stąd szereg programów socjalnych, które znalazły swoje odbicie w wygłoszonym exposé. 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Bezpłatne leki od 75 roku życia. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. Efekty działań rządu są widoczne już dzisiaj. Na półmetku prac rządu Prawa i Sprawiedliwości większość projektów, które były zadeklarowane w kampanii wyborczej, została już wprowadzona w życie. 2 lata rządów to jednak nie tylko realizacja obietnic z kampanii, ale także starcie z unijnymi elitami. Bruksela konsekwentnie podnosi zarzuty o zagrożeniu dla rządów prawa w Polsce. Polska od wieków poważała rządy prawa i zasady praworządności. Tak, jesteśmy państwem, które jako pierwsze wprowadziło w Europie konstytucję. I konstytucja dla Polaków to świętość. Świętością zaś dla rządu Beaty Szydło było i jest bezpieczeństwo Polaków. Stąd twardy opór przeciwko przymusowej relokacji migrantów. Mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci. Bo właśnie takiej postawy w batalii z unijnymi instytucjami oczekiwali Polacy. Wszyscy musimy starać się, żeby tego zaufania nie zawieść, a ja zawsze mówię tak, że pokora i praca, lojalność i uczciwość opłacają się. I w końcu przynoszą dobre owoce. Dlatego podobnie jak w wyborach parlamentarnych w 2015 roku... Damy radę! Tak i teraz to hasło i ta postać pozostanie symbolem dobrej zmiany. Polska jest warta tego, żeby rządzili nią ludzie, którzy przede wszystkim dostrzegają jej interes i interes Polaków. Ja wiem, dlaczego jestem dla was takim problemem. Jestem dokładnie taka sama jak miliony Polaków. Jestem taką samą obywatelką jak miliony Polaków. Nie stoi za mną żaden układ. Najprawdopodobniej dziś posłowie zagłosują nad projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. PiS chce, żeby jeszcze w grudniu trafiły one do podpisu prezydenta. W nocy z środy na czwartek uchwaleniem ponad 40 poprawek Prawa i Sprawiedliwości i jednej przedstawionej przez Platformę zakończyły się prace nad prezydenckim projektem ustawy o KRS-ie. Najważniejsza poprawka przewiduje wykreślenie wcześniejszej, że kandydatów do KRS-u mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Natomiast do projektu nowelizacji o Sądzie Najwyższym złożono łącznie 62 poprawki. Spośród nich 36 było autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskały one pozytywną rekomendację komisji. Według jednej z poprawek PiS-u, badając skargę nadzwyczajną, Sąd Najwyższy mógłby zaskarżone orzeczenie sądu uchylić nie tylko w całości, jak głosi projekt, ale również tylko w części. Inna poprawka głosi, że prezydent określi regulamin Sądu Najwyższego po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego z zastrzeżeniem, że nie byłoby to konieczne przy wydawaniu pierwszego takiego regulaminu. Jeśli posłowie poprą dziś projekty większością głosów, trafią one do Senatu. PiS chce, żeby ustawy jeszcze w grudniu trafiły do podpisu prezydenta. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna kontynuuje pracę nad zmianami w ordynacji wyborczej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości ma zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Nad zmianami w kodeksie wyborczym pracuje Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. To chociażby pewne szczegółowe rozwiązania dotyczące budżetów obywatelskich czy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. To kwestia ewentualnego wydłużenia kadencji samorządów do 5 lat. No taki tego rodzaju sprawy plus kilka takich zagadnień już czysto technicznych, legislacyjnych. Komisja opowiedziała się za obowiązkowym budżetem obywatelskim dla miast na prawach powiatu. Zagłosowała także za niższym limitem potrzebnych podpisów zbieranych przy obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Pozytywnie zaopiniowano również pomysł, aby dopiski na karcie do głosowania nie powodowały nieważności głosów. Takim przepisom sprzeciwia się jednak opozycja. Jak mówi, umożliwia to fałszerstwa wyborcze. Zmiany
Zmiany mają nastąpić także w liczbie kadencji wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Chcemy ograniczenia liczby kadencji do 2, bez zaliczenia kadencji już odbytych. Proponowane zmiany krytykuje Państwowa Komisja Wyborcza i członkowie nie chcą brać udziału w pracach sejmowej komisji. Nie mamy żadnych metod, żeby przymusić PKW, natomiast to jest sprytna taktyka, powiedziałem, ze strony PKW, bo PKW przewodniczący Hermeliński czy pani minister Tokaj w przestrzeni publicznej postawili szereg zarzutów wobec tego projektu, a teraz my nie mamy jakby okazji nawiązać z nimi dialogu i na przykład wykazać im, że się mylą, czy rozbić te argumenty, do nich się odnieść, no bo nie uczestniczą w pracach komisji. Posłowie opowiedzieli się za wygaszeniem kadencji obecnego składu PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. 7 na 9 członków wybrałby wówczas Sejm. Koniec prac na to. Ordynacją wyborczą może nastąpić dzisiaj. Niewykluczone, że zmiany byłyby wprowadzone jeszcze w tym roku. Nie milkną komentarze po uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela. Na Donalda Trumpa spadła fala krytyki. Polskie MSZ apeluje o pokojowe rozwiązanie sporu. Decyzja Donalda Trumpa jest pierwszym tego typu posunięciem w stosunkach amerykańsko-palestyńskich. Do tej pory żadne państwo na świecie nie ośmieliło się tak gruntownie obrazić interesów i uczuć wyznawców Mahometa i żyjących w Izraelu, Palestyńczyków przede wszystkim. Decyzją Donalda Trumpa oburzonych jest wiele państw Europy, m.in. Francja i Niemcy, ale także Meksyk, Indonezja, Malezja oraz kraje arabskie. Jeżeli się próbuje pomagać Palestyńczykom od wielu lat, jeżeli się już osiągnęło to, że się ustanowiło ich autonomię, że istnieją przedstawicielstwa dyplomatyczne autonomii palestyńskiej w większości państw Europy, w tym także w Polsce, no to trudno nagle zmienić zdanie i zrobić coś takiego. Jedyną pozytywną opinię o decyzji Trumpa wydał premier Izraela Benjamin Netanyahu. Jak zauważa profesor Wojciech Lamentowicz, decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych jest spowodowana wieloma czynnikami. Jednym z nich może być jego słabnące poparcie wśród Amerykanów, innym z kolei ciągłe podejrzenia o powiązania z Rosją. Toczące się postępowania prokuratorskie i inne przeciwko jego współpracownikom, doradcom, ministrom i ich związki z rosyjskimi niejasnymi interesami też ograniczają jego pole manewru. Może postanowił coś zrobić, co jak gdyby wstrząśnie wszystkimi. No i zdaje się, że mu się to udało. Ale moim zdaniem to i tak jest decyzja niemądra i żadnej mądrej strategii za tym ja nie widzę. Palestyńczycy postanowili wystąpić do ONZ o wyznaczenie granic okupowanej przez Izrael Jerozolimy Wschodniej. Ma to być ich odpowiedź na decyzję amerykańskiego prezydenta. Ich zdaniem deklaracja Trumpa to akt uznania izraelskiej suwerenności nad całym miastem. Na teraz to już wszystkie informacje. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.